21 czerwca, to jest w środę, na naszym miejskim tutaj Orliku, odbył się turniej piłkarski dla chłopców z rocznika 2007 w piłce nożnej. Turniej ten odbył się z okazji Dni Miasta Czarnego. W turnieju uczestniczyło 6 ekip, trzy ekipy z naszej gminy Czarne to jest szkoła podstawowa Czarne, drużyna numer 1 i numer 2, szkoła podstawowa w Wyczechach oraz szkoła z Grzmiącej, z Czaplinka i Białego Boru. Graliśmy systemem każdy z każdym. Ostateczna kolejność była następująca. Szóste miejsce zajęła e, druga drużyna z Czarnego, piąte miejsce e, drużyna z Wyczech, czwarte miejsce e, drużyna z Grzmiącej, trzecie z Białego Boru, drugie z Czaplinka i zwycięzcą tego turnieju z kompletem zwycięstw została e, nasza drużyna Czarne 1. Najlepszym zawodnikiem został wybrany chłopak z Czarnego, Oskar Chmielewski. Najlepszym strzelcem był zawodnik z Białego Boru, Furbergis Sebastian, który strzelił 8 bramek. Natomiast najlepszym bramkarzem został wybrany Aleszko Łukasz z Czaplinka. Eee, wszyscy chłopcy otrzymali, no nie tylko chłopcy, bo brały w tym udział również dziewczynki, między innymi e, w drużynie z Czarnego była jedna dziewczynka, e, a więc wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. E, najlepsi e, zawodnicy, e, ci, których wymieniłem, ci, ci którzy, których wymieniłem, otrzymali również pamiątkowe statuetki. E, organizatorem tego turnieju był nasz tutaj miejscowy uczniowski klub sportowy, e, uczniowy, e, uczniowski Klub sportowy Champion, natomiast e, sponsorem e, pamiątkowych medali i statuetek był nasz e, samorząd miejski. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że nieprzypadkowo grał akurat ten rocznik 2007, to są chłopcy i dziewczynki z trzeciej klasy szkoły podstawowej, podstawowej jako że od września następnego roku szkolnego planowane jest utworzenie klasy sportowej, właśnie spośród tych chłopców i, i, i tej dziewczynki, którzy brali udział w tych zawodach. Mecz, który miał miejsce na czarneńskim orliku, rozgrywała drużyna dziesięciolatków. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów dni miasta.